Nowe prawo może nakazać wydawcom usuwanie niewłaściwych treści z internetu w ciągu godziny. Władze różnych krajów podejmują próby walki z tak zwanymi fake newsami, czyli rzekomo nieprawdziwymi informacjami. Walka toczy się o sprawność rządowej propagandy i zdolność eliminacji z przestrzeni publicznej informacji, które mają zostać utajnione przed społeczeństwem. Polski rząd planuje ustanowienie prawa, które nakaże usuwanie takich treści w ciągu godziny. Na naszych oczach ustanawiana jest cenzura internetu. Oczywiście jest to tłumaczone jako działanie dla naszego dobra. Jak do dawnych czasów, władza będzie pilnować teraz przekazu trafiającego do społeczeństwa i przygotowuje już odpowiednie instrumenty prawnego nacisku na wydawców, aby wywrzeć na nich presję, zobowiązując do autocenzury i usuwania treści na żądanie. Minister cyfryzacji Marek Zagórski oświadczył w wywiadzie dla dziennika Gazeta Prawna, że nie wyklucza zastosowania rozwiązań z Francji, gdzie nieprawdziwe informacje mają być usuwane z platform społecznościowych w ciągu godziny. Dodał, że jest zdania, iż konieczne są specjalne regulacje prawne dla social media, a także w celu zwalczania fake newsów, a nawet tak zwanych kont hejterskich. Nad prawem unijnym w tym zakresie pracuje obecnie Komisja Europejska. Nowa dyrektywa, nazywana roboczo Digital Services Act, ma stanowić coś w rodzaju kodeksu usług cyfrowych. Wprowadzenie nowego prawa jest przedstawiane jako konieczny krok w walce z terroryzmem, a także usuwania nieprawdziwych informacji czy treści pedofilskich. Skoro zwalczane będą nieprawdziwe informacje, najwyraźniej będzie musiało powstać coś na kształt Ministerstwa Prawdy z dystopii Rok 1984 George'a Orwella. To, co było tam zawarte jako przestroga, zostało uznane za instrukcję i rzeczywiście z kręgów unijnych padają pomysły wypracowania specjalnych instytucji zajmujących się weryfikacją informacji. Będą one w stanie orzekać, co jest prawdą. Zdaniem ministra Zagórskiego, w Polsce taką funkcję mogłaby pełnić Polska Agencja Prasowa. Czasy względnej wolności słowa się kończą. Jej gwarancja w artykule 54 Konstytucji to już obecnie ponury żart. Lista niewłaściwych poglądów i uprzywilejowanych nacji oraz orientacji seksualnych, których nie wolno krytykować, stale rośnie. Cenzura opierać się będzie na dwóch niedoprecyzowanych pojęciach: mowy nienawiści i fake newsów, a mogą one być wszystkim w zależności od potrzeb.